Witajcie! W dzisiejszym filmiku Wam pokażę, jak obsłużyć żarówkę Xiaomi i też jak już Wam też powiem jeszcze, że ta żarówka ma możliwość zmiany kolorów. I zaraz Wam też pokażę. Jak już jest. No już Wam pokazuję. To jest tutaj ta żarówka. Tutaj oczywiście lampie. O, jak już tutaj Wam pokażę. Ona akurat świeci na biało. Ale można sobie zmienić kolory. I tak jak już tutaj, jak ona świeci, zaraz Wam też pokażę. Bo to oczywiście za pomocą aplikacji można zmienić kolory oraz rozjaśnić. I troszkę ściemnić. I już Wam tutaj pokażę. No i tutaj. O, macie, poczekajcie, bo mi się ostrość tu rozjeżdża. O, macie tutaj tak. Wyłącz. Czyli że inaczej. Czyli że w ogóle. Wyłączymy tą żarówkę. Mamy tutaj biała. Czyli tak jak już mówiłem, że świeci też tylko biała. Ale i patrzcie. Ale gdy sobie tutaj i tutaj tak już Wam pokazuję i ile jak przesuwam sobie lewo, prawo, to wtedy na przykład zmieniamy kolor, a góra, dół, to tak sobie zmieniamy. Tutaj. Następną funkcją to jest barwa, czyli właśnie kolor jak się zmienia. I dalej mamy też przepływ, czyli jak przepływają też kolory. I dalej mamy też ulubione. I już Wam teraz pokazuję. Żarówka tam w środku świeci na biało. Teraz uwaga. Już. Teraz zmieniamy. O. Tutaj na taki żółty kolor i patrzcie. I żarówka świeci na żółto. Możemy sobie tutaj zrobić na przykład dowolny kolor jak chcemy, bo czasami tutaj się mieszają kolory. Nie, ustawię sobie, o tutaj, bo mi czasami to już ucieka, o biały. I patrzcie, jak tutaj jest już teraz biały i teraz jest tutaj, macie tutaj tak na przykład jasność. Czekajcie, bo o 99%. Czyli tak 100% to jest możliwość. A teraz uwaga. Zmniejszam. Widzicie jak spada? I zmniejszę. Bo tutaj maksymalna. O! Do 1%. Bo mi się tutaj znowu czasami. Tak przeskoczy. Nie przejmujcie się tym, bo mi też się to czasami zdarza. O, dobrze. Na 2%. I tam już widzicie, że tam świeci taki biały, ale troszkę ciemniejszy. I rozjaśniamy. O, do 100%. Dobrze. To robimy tam na przykład barwa. O. I tutaj mamy na przykład tak. Zmiany kolorów. Ja sobie na przykład ustawię. O, to jest zielony na przykład. I patrzcie, i żarówka świeci nam na zielono. Uwaga, zmieniamy jeszcze. O, na przykład możemy tak sobie dobrać kolor, jaki lubimy. Ja sobie tutaj, o. Morski ustawiam. Morski to tak mniej więcej tak pomiędzy. Tak zielony ma takim bardziej takim jasnym niebieskim. O, i teraz zmieniamy na przykład. To jest na taki, nie wiem. Jak to tak można wyglądać. Myślałam, że to tak właśnie jest żółty, ale też wygląda trochę jak żółto-zielony. I możemy też również
Ale nawet tutaj jest. Na jaki kolor? Ta lampa świeci. O, jak tutaj widzicie. Już tutaj lampa świeci. Na czerwono. I dobrze, jak już tutaj możecie to sobie. Możecie to sobie ściemnić. O! Czekajcie, bo mi tutaj znowu ucieka. O! Uciekło mi. Jest tutaj na 2%. I jest taki czerwony. Jest ciemny czerwony. Jeśli komuś za jasno. O! O! I teraz jest na 100% czerwony. I na przykład też możemy sobie ustawić, nie wiem, na przykład dowolny różowy. Już wam pokazuję. Na przykład niebieski. To możecie sobie zrobić. I to oczywiście przepływ. O, na przykład jak już włączycie, to zobaczycie, jak tutaj ta lampa ta zmienia kolory. Może nawet te też sami sobie na przykład ustawiać jasność na przykład. O, na przykład, że tak będzie, ale ja ustawię sobie. O, czekajcie, bo mi się tutaj ostrość rozjechała. O. O, i teraz jak tutaj zmienia kolory. Dobrze, i teraz mamy dalej. Tak jak już mówiłam na początku, ulubione. Patrzymy, co na przykład takie funkcje. Wschód słońca, zachód słońca, romantycznie, migotanie świetli, powiadomienie flash, urodziny, film, namiętna noc i przytulny dom. To zaczynamy od tego pierwszego. Na przykład wschód słońca. Uwaga, włączamy. Na razie tutaj na kolorowo nam żarówka świeci. Jeżeli chcemy wybrać, to macie w prawym dolnym rogu zastosuj. Klikamy zastosuj. Żeby mi tutaj coś nie wskoczyło. O! Zastosuj. I tak właśnie wygląda. Kolor. Następny mamy zachód słońca. O! I też już trochę tak zmienia te kolory. Na przykład romantycznie teraz. O! I już jest taki kolor. Na przykład migotanie świetli. Następny mamy powiadomienie flash. I uwaga, bo i to tak będzie tak mrugać. Jak już dalej widzicie, tutaj mamy na przykład urodziny. O! I też takie ładne są kolory. I dalej mamy film. Już jest taki kolor. I dalej mamy namiętna noc. O! Jak już tutaj widzicie, jak też kolory zmienia też. I nie macie na przykład przytulny dom. O, i też jest taki kolor.
I to już wszystkich. Ten zalecany. No i sobie przejdziemy sobie do tych, do kolorów. Przejdziemy sobie do tego czerwonego. Albo już do białego. Przejdziemy. I też oczywiście mam też nawet jeszcze jak byłem film też jak obsłużyć to też tak krótko to też jeszcze tak omówiłem. Też jeszcze i pokazałem. Jak tutaj ta żarówka wygląda. Ale oczywiście jeszcze chciałam też dodać, bo to tak całkiem to nie jest. Tutaj macie na przykład timer albo harmonogramy i tutaj możecie sobie ustawić na przykład czas, w którym ma się włączyć ta żarówka tam, która jest, i czas, w którym ma się wyłączyć. I na przykład jeżeli chcecie zrobić jak na przykład klikacie tutaj ten plusik, czyli dodaj. I macie tutaj na przykład ustaw czas włączenia i wyłączenia. I tutaj macie tak na przykład powtórz raz. Ale wy tutaj możecie sobie na przykład wybrać tak. Raz codziennie albo niestandardowy. Czyli inaczej, że na przykład, że wy sobie wybieracie na przykład jakie dni. I teraz macie włącz. I tutaj macie godzinę i czas rozpoczęcia też jeszcze. I czas wyłączenia to też tutaj, i potem robicie też OK, czyli zatwierdzacie. I jeżeli już wszystko tutaj ustawiliście już, to robicie ten taki ptaszek, jak tutaj widzicie. Dobrze, i to wszystko już w dzisiejszym filmiku. Tutaj jeszcze też możecie sobie na przykład otworzyć grupę oświetleniową. I możecie też zmienić nazwę urządzenia, ale to zostawię tak, jak tutaj jest. Dobrze, i to już wszystko też, co chciałbym wam pokazać w dzisiejszym filmiku. To wszystko, co bym chciał wam pokazać. I jak już wam tutaj wszystko pokazałem, a jeszcze tutaj jest nawet możliwość, to też na przykład do dodania do ulubionych tutaj. No i tutaj chyba tutaj możecie na przykład wpisać też nazwę. Oj, bo mi tutaj. O, i możecie tutaj zmienić nazwę i to już tyle w dzisiejszym filmiku. W dzisiejszym filmiku wam pokazałem, jak obsłużyć żarówkę Xiaomi do właśnie takich stojących lamp. I to już tyle w dzisiejszym filmiku, który bym wam chciał pokazać. I pamiętajcie też o tym, że ja mam nadzieję, że wy oglądacie moje filmiki i recenzje, które niedawno przysłałam. I pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału i dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się filmik spodobał. I to dajcie wtedy łapkę w górę. I też pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału i to tyle w dzisiejszym filmiku, a my już się widzimy w moim kolejnym filmiku. Do zobaczenia!